przedostatni chyba weekend już Hańca Kutina z reprezentacją Polski i Adam Małysz. Wiaterek na razie sprzyja Małyszowi. No, czy teraz dostanie zgodę na start? Ciekaw jestem bardzo. Ładnie tu podwiewa pod narty. Jest wielu kibiców z Polski. Dostał zgodę. I jest Małysz w powietrzu. Wieje pod narty wiaterek. No, czy wykorzysta? To powinien wykorzystać. Ładny skok, bardzo ładny skok Adama Małysza. Proszę Państwa, będzie w czołówce po pierwszej serii nasz skoczek. Jest ostatnio w dobrej formie. Nie w jakiejś błyskotliwej oczywiście, ale w dobrej formie jest Adam Małysz. 130 metrów przekroczył. Cieszymy się zatem z tego skoku Adama i jest na drugim miejscu. Na pewno jest na drugim miejscu za Martinem Kochem, bo tylko Martin Koch i on, właśnie Małysz, przekroczyli granicę 130 metrów jak dotąd w konkursie. Jest druga pozycja, a na trzecie miejsce spada Haponen. 4,9 punktu traci Małysz do Martina. Chwilę nam realizator powinien pokazać, jest Adam Małysz, a więc Adam Małysz, drugie miejsce po pierwszej serii. O, jak zawsze to taki odruch już, jak gdyby to poprawianie, sprawdzanie rękawic. Jest wielu polskich kibiców tutaj, wielu Polaków pracuje w Oslo, oczywiście wszyscy dzisiaj przyszli na te zawody. Jest Małysz w powietrzu. Leć jeszcze troszkę, bardzo ładnie. Ładnie w tych warunkach pobrnął Adam Małysz, a wiatr miał niekorzystny. Tam na samym dole podwiewało z drugiej strony w plecy. 124,5 metra, zatem powinien być, czy będzie pierwszy teraz Adam Małysz. Poczekajmy na noty. Jest na pierwszym miejscu Adam Małysz, a więc będzie co najmniej drugi w dzisiejszym konkursie, a może zwycięży, bo tylko już został Martin Koch, któremu tak szczęście sprzyjało w pierwszej serii. W tych warunkach bardzo ładnie Adam Małysz skoczył. 124,5. On już doskonale wiedział po wylądowaniu, że to jest dobry wynik, że to mu daje znakomite miejsce. Jest na pierwszym miejscu. Przypominają się najlepsze momenty w karierze Adama Małysza. Może będzie czwarte zwycięstwo na Holmenkollen. Trzy razy to zwyciężał. I jest Martin Koch. Za chwilę wszystko będziemy wiedzieli. Miał 2,5 metra przewagi po pierwszej serii nad Małyszem, a teraz jak będzie? No, jest Małysz pierwszy, proszę Państwa, chyba bez większego ryzyka mogę to powiedzieć. Tak mi się wydaje. No, przynajmniej takie są nasze pragnienia, takie są nasze życzenia, takie są nasze również oczekiwania. Jest Adam Małysz pierwszy, jeszcze zanim się to wszystko wyświetli, to już wszystko teraz wiemy, że Adam Małysz dzisiaj triumfuje na Holmenkollen. Jest na pierwszym miejscu Adam Małysz. Koch tylko 118,5, jak już przestało mu wiać, to wówczas, no, była to jakaś cezura, był to taki sprawdzian w warunkach trudnych. Podobne mieli warunki w tych skokach Małysz i Koch i Morgenstern. Tutaj nic się nadzwyczajnego w tym momencie, w tej końcowej fazie konkursu w powietrzu nie działo. Martin Koch też jest zadowolony, chociaż oczywiście to takie zadowolenie troszkę wymuszone, powiedziałbym. Pan Rafał Kot obok Adama Małysza. I można powiedzieć, że wielki powrót Adama na zakończenie tego sezonu. Zwycięstwo w Holmenkollen. No, osobiście też się cieszę, bo miałem okazję być przy pierwszych sukcesach, wielkich sukcesach Małysza, tych przed 5 laty, przed 6 laty. No i teraz na koniec tego sezonu, gdzie tak wszyscy narzekaliśmy, no myślę, że profesor Jerzy Żołądź tutaj dołożył bardzo istotną swoją cegiełkę do tego sukcesu. Polak na najlepszym, na najwyższym stopniu podium. Pewnie jeszcze wrócimy na skocznię Holmenkollen, żeby pokazać dekoracje najlepszych. Na razie przekazuję głos do studia. Zajęli odpowiednio mistrz i wicemistrz olimpijski na dużej skoczni z Fragelato, z niedawnych Igrzysk Olimpijskich, i Adam Małysz, który na podium w Pucharu Świata jest po raz 61 w swojej karierze. Piękny powrót, piękne zwycięstwo. Żałujemy oczywiście, że tak późno najlepsza forma przyszła w sezonie, że to nie było wtedy, kiedy wygrywali Morgenstern i Koffler we Włoszech na Igrzyskach Olimpijskich.